Na Orlex bo w sobotę miałem życzeń, że nakręciłem. Czekajcie. Więc jeszcze miał ubrać się, jestem ciekawy, czy ktoś tu wziął ten rower miejski, nie miejski, tylko damski. Bo to typa jestem ciekawy. Witać się. No, patrzcie, wzięli ten rower i jedzenie wzięli nowe. Nowe jedzenie wzięli. Czy ktoś tu przychodzi? Karmić koty. Tam się nie da wejść, to są gołębie. Wszystko zawalone, w chuj. Tam próbowałem i nic. Tamta kamica też upada po małutku. Ale jest zamieszkania. A ta już upada. To był nowy, a ten damski. Nie ma. Trzeba było czyść ten global. Tam jest skatka, która jest zamurowana. Tylko tu, tam widzicie te krzaki? Was tam nie będzie widać. I tam nazwali przejście. Ci okno, które mieliśmy dojść do jakiegoś salonu komuś. Ktoś tu wchodził. No. Ktoś tu wchodził. Tam, o, widzicie, kotek. Ja widzę kotka, wy tam? Tam widzę kotka. Kici. Kotek. Widzę kotka. Spróbuję go tam dojść do niego, żeby go nie wystraszyć. Ale nie wiadomo, czy mnie uchleje. Widzicie? Kotek tu był. Kotek. Jest. Tam widzę go. Ale malutki. Słodki, ale malutki. Tam jest trzeci. Ale ten mi idzie, że on się boi. Boi się mnie. A tamten, wystraszy się, to da się podejść. Teraz sprawdzimy. Uciekł. Nie ma tego gonił. Bo tam jest wszystko zawalone. Spróbuję. O, widzicie? Wychodzi. Widzicie? Był kotek. Kici. Próbuję go podejść, bo tamten mi uciekł, a ten się schował do tej dziury. Spróbuję go wydostać. Kici. O. Widzę go. Ej, tam jest jakaś dziura. Przejście jest. I żalcie. Tam można normalnie przejść do tego budynku. Ja nie jestem jakimś kotem, żeby tam iść. Ale patrzcie. Żalcie ta kota. Spróbujemy odejść. I czekajcie, odejdę, może on, patrzcie, odejdę, łowca kotów jestem. Bo czuję, że jest sam, wtedy widzicie. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że wyjdzie. Chyba czeka, aż będzie okazja, żeby wyjść. Patrzcie.
Kartka slotowa. Zgierska ogólna. Chyba nie wiem. On nie chce stąd wyjść. To jest kotciki, a szkoda. Tamte koty też nie pójdę. Bo oni mają tutaj jakieś wejście do tego budynku, które ja nie wiem jak wejść. Ale będę myślał, z kumplami będę myślał, jak tu wejść. I obejrzeć tą kamienicę. Kotek mi tam uciekł. Jakbym go złapał, to by było dobrze, ale widzę na kamerze go złapałem. Złapałem tego kota na kamerze. Spróbuję go tam coś. A nie wiem dlaczego, ale są tu dzikie koty. Oni was sprawdzali tą kamienicę, jak ją zamykali. Jak są koty, to powinny być szczury lub myszy. Jak myślicie? A nie wiem. Nikt normalny by nie karmił koty. Bezdomne. No zobaczcie. Nic. Po prostu rośliny są. I tam nikt nie wchodzi. Czekajcie. Próbuję obrócić kamerę. Nikt tam nie wchodził. Jutro tam jeszcze podejdę na ten urbex. I spróbuję podejść do tych kotów. Może kupię jakąś kocią kalmę i tam na rączkę. Bo te koty myślą, że jestem tą panią, która karmi te koty. Bo ja widziałem je taką panią i te nowe by... Jej! Dobrze, że ja te nowe nie ukradłem, bym miał kłopoty. Jak jesteście na urbexach, nie kradnijcie takich rowerów. Jak widzicie, że nie wiem, jest stary. Zatem... no stary to może być, ale... Musi być taki stary, że nikt go nie używa, a tamten był używany. I to jest kłopot. Ale jak widzieliśmy dwa koty. Uwaga, widziałem dwa koty. A tam jest pełna miska, czyli powinny być pięć kotów, a są dwa. Ale jak się nie przelewa, no to... Czyli są dwa koty i... Chciałem wiedzieć, jak to tylko tu podejść. Ja będę się kontaktował z moim kumplem, Cferem. Tak go nazywam, bo on nie chce po imieniu nagrywam. On ma kota i jestem ciekaw, jest jeden mój kumpel ma kota i zapytam się, jak te koty dzikie wziąć do nich, do mnie. No więc koniec nagrania. Ja to wracamy na ten urbex i poszukamy tego kota. I wejdę za tym kotem do tego środka samodzielnie. Będę się bał, ale będę szukał tego kota. Trzymajcie się, nara!